No, daje popalić. Temperatura przekracza 35 stopni. Wszystkie te warzywa zapłaciłam. No proszę, to chyba stały klient. Płatki. Słuchajcie, popatrzcie, polski akcent. No to powiem tak. No, daje popalić. Temperatura przekracza 35 stopni i wreszcie żeśmy wyszarpali już dawno kupiony wiatraczek. Pokaż mi to, pokaż. Wow, super. Nie, no rewelacja, po prostu. Wow. Tu zaraz go gdzieś przymocujemy. No, i wtedy mogę siedzieć i pracować. No, bomba. Polecam. Bela, co tam oglądasz, co? I co, Bela? Co ty tam oglądasz? Tobi jest tak mniej zainteresowany, ale Bela siedzi tu i obserwuje, słuchajcie, jaszczurkę, która jest tam na ścianie. Bela przygląda się tutaj jaszczurowi, który sobie łazi po ścianie i on się nam też przygląda, tak? Generalnie patrzy, co my tutaj robimy. Teraz jest do góry nogami. Fajne te jaszczury. Ten dość taki nawet okazały rozmiar. Generalnie bardzo pożyteczne, bo zjadają wszelkie owady. No. I Bela ma zajęcie, bo siedzi i patrzy. Po dwóch dniach odpoczynku niedźwiedź stwierdził, że nie może już tak siedzieć bezczynnie po prostu i musi coś zrobić. No i jest taki plan, słuchajcie, coś co on od dawna ciągle mówił, że koniecznie trzeba to zrobić, bo my mamy tutaj teraz, zobaczcie, pokażę dokładnie. Jak jest słońce i jak stoimy gdzieś dłużej, to zasłaniamy się tutaj takimi ściankami z boku, tak? I tam mamy jeszcze jedną i wprawdzie mamy jeszcze czwartą taką ściankę, ale niedźwiedź też ma coś takiego, które za wszelką cenę chce tutaj przyszyć, żeby było na stałe. Będzie nas to chronić od słońca, ale też od deszczu, jak będzie padało. Ale to jest leciutki materiał, który będzie można sobie zwinąć i zwijać razem z namiotem. I to nie jest takie łatwe zadanie w takich polowych warunkach. Ale pomysłowy Dobromir oczywiście sobie tutaj radzi. Ojej, uważaj, bo spadniesz. Nie mogę, byś nie pochał. No płakałabym, płakała. O, płakałabym. Ze szczęścia. O, te niedźwiedzie dowcipy. What? Te twoje dowcipy. No i jest dzieło niedźwiedzia skończone. Już jesteśmy teraz obudowani praktycznie z każdej strony poza tym trójkącikiem tutaj, ale to nie szkodzi. Mamy wystarczająco dużo cienia w środku. Wiatraczek chodzi, tak więc fajnie. Wszyscy kawę piją? A jedną kawę dla nas prosimy. Chcesz na stół. Jedną? No, bo ja dzisiaj podziękuję. Nie chcesz, Robert? Nie. Kantor w razie czego? Wszystko macie tutaj? Ja do kantoru muszę też. Ale to tu? Zostaliśmy formalni. Idziemy teraz kupić warzywka. Zobaczymy, co oni tutaj mają.
no wszystko praktycznie mają. Na pewno mają dużo much. Tutaj znalazłam fajnego pana. To jest ta kasawa, którą kiedyś brałam. Fajnie. Wszystkie te warzywa zapłaciłam 150. Żeśmy się tu z miłym panem dogadali, trochę żeśmy potargowali. No jak jest spoko. Generalnie spoko, bo można targować, wiecie, i po prostu nie oszukują tak strasznie. My kupimy tutaj jedno takie mydło szare, bo to jest bardzo fajne do prania, słuchajcie. Oni tu wszyscy piorą właśnie tym szarym mydłem. 25. Za to 25? 25 za mydło, no. Tak więc to, co spoko. Mniejszych nie mogą zrobić. A ja nie wiem, co jest w tych woreczkach. Pewnie proszek. No, proszek, proszek. Będziesz sobie heaven, porozsypywany. O, kogucik. Dobra, idziemy dalej. Magda kupiła szczotkę. Powiem, żeśmy nie popatrzeli, a Bella już się dobiera. Dobra. Kupiliśmy tutaj to, co można było tutaj kupić i jedziemy dalej. Dokładnie nie wiemy gdzie, ale to przecież nie ma znaczenia. Ważne, że oni wiedzą. Dobra, idziemy do marketu. Dziękuję. A wózek skąd żeście wzięli? Dużo robisz, tak? No, mogę prosić. Tam jest jakiś, tutaj, mogę sobie wziąć? A nie wiem, czy ten jest. To nie wiem, bo nie kupuję, ale tu są wina. O, masz kartonie. O, no to niekoniecznie. Dobra, a po ile to nie jest? Nie wiem. Tysiąc? Robert, jeszcze są w kartonach. To jest. A ile to jest 1000, bo ja nie wiem nie, nawet. Nie, jeszcze są inne w kartonach. Chodź, no, 1000 to masz 70 zł. Złoty. 70 zł. Nie wiem, jak tam na wasze potem. Ale to masz inne w kartonach. Są inne w kartonach? To ja idę patrzeć. Biorę wózek. Bo szukamy takiego. O, to właśnie. Ono jest takie dobre. Widzisz, to ono mnie. To małe, to ono jest bardzo dobre, wiesz to? To za 175. My tutaj cały czas to pijemy. Ono jest bardzo dobre. Jak zwykle najtańsze pino. Najtańsze wino jest najlepsze. O, wreszcie też płatki. Słuchajcie, popatrzcie, polski akcent. Płatki owsiane, górskie. 95. No dobra, tak więc nabraliśmy trochę dobroci. Serek. Takie rzeczy, które nie można kupić gdzieś indziej. I can give you 5, you can give me 10. Idziemy jeszcze do jednego sklepu, zobaczyć co tutaj mają, bo tam było tak troszkę mało, taki mały był ten market. Bardzo fajny, ale tak nie było za duży wybór. Więc zobaczymy co tutaj jest. Ten market jest dużo większy.
Ale widzę, na dzień dobry są te same płatki owsiane. Płatki owsiane górskie, błyskawiczne. Ciekawe w jakiej cenie. Taka sama cena, po 90. No to dobra. Idziemy zobaczyć. Nie no, zdecydowanie jest tutaj taniej w markecie niż to, co byliśmy w Gwinei. No tam były te ceny, że po prostu masz ręcznik papierowy, super. Ale te mokre wejścia są tutaj. O właśnie, te nawilżane chusteczki trzeba zobaczyć. Tak więc popatrzymy po cenę 125. No to nie jest zła cena. Dobra. Przelecimy tutaj przez półki, zobaczymy co mają. O, widzicie musztardę i takie rzeczy. To jest ważne, żeby były... O, kuskus. Że wiecie, jakby ktoś tu chciał mieszkać faktycznie, że możesz sobie różne rzeczy kupić. 90 za pół kilo, a tutaj 95 za kilogram. O, proszę, pomidory. To są takie podstawowe produkty. Potem z tego możesz wszystko ugotować, nie? Zobaczcie, nawet znalazłam brązowy ryż za 220, to niedrogo. Lecę do kasy. Idziemy jeszcze na bazarek kupić rybę i jakieś warzywka. Tutaj jesteśmy nad samym oceanem, tak więc ryba już nie może być bardziej świeża niż tutaj, bo tutaj się kupuje to, co oni złowili w ten dzień po prostu. Fajnie tak się chodzi z kimś, kto wiecie, wie gdzie co trzeba pójść, nie? My to sami, to zawsze wiecie, musimy szukać, nie? No proszę, to chyba stały klient, nie? Wow. Patrzcie, tutaj z boku od razu można kupić upieczone. Tu można tutaj naprawić ubrania. Taki mobilny krawiec. Taki na korbkę. Zakupy zrobione, możemy jechać. Robimy dzisiaj ten butterfish, to jest wspaniała ryba. Jak ktoś nie lubi ryby, to właśnie od takiej powinien zacząć. A tutaj do tego zrobiłam ryż z marchewką, groszkiem i kasawą. I jeszcze będzie czerwona kapusta, tak na kwaśno zrobiona. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Dzisiaj na deser piękny owoc papai. Za ten owoc zapłaciłam 100 dalasi, to jest jakieś 7 zł. Zaraz kroimy i mniam mniam do brzuszka. Ale mięciutka, wow, aż się po prostu super. Proszę bardzo. Niektórzy nie lubią zapachu papai, ale moim zdaniem ona smakuje wybornie, no i zapach nie jest taki zły i podobno ma właściwości lecznicze na trawienie. Jak ktoś ma problemy z trawieniem, możecie sobie na ten temat poczytać. Piękna, naprawdę fajna, dojrzała.
Oj, nie mam wprawy, bo robię to pierwszy raz. Tak mniej więcej jak melon, nie? No, proszę bardzo, mi bardzo papaja smakuje. Niedźwiedź natomiast jest odmiennego zdania. Tak wygląda dojrzały owoc baobabu. Tutaj w środku, spróbuję pokazać, tutaj w środku, jak widzicie, jest jakby taki miąższ, ale ten miąższ jest twardy, normalnie twardy jak twardy orzech może być. Z tego robią taką mączkę i z tej mączki właśnie robią różne rzeczy. Napój natomiast po prostu te kawałeczki baobabu moczą w wodzie i potem jak się to tak namoczy, rozmięknie, no to wycisną, co się da. Resztę tego wyrzucą, tamtą pestkę, jak widać, takie są czarne pestki. I tak właśnie powstaje ten napój, który się pije. Siedliśmy sobie tutaj w knajpeczce, tak, zaraz przy wodzie i tak z ciekawości pokażę, jakie są ceny. Tak więc ceny napojów od 50, natomiast ceny dań generalnie 400, 400, 700, zależy jaka ryba. No oczywiście najdroższy to są krewetki czy... 5,5 tysiąca, ale to na 8 osób masz. No to wychodzi po 600, nie? No, czyli po 600 ponad wychodzi. Nie, no generalnie nie, znaczy jest drożej niż w innych miejscach, ale nie jest drogo. Nie można tego, powiedzieć, co na rynku nie ma w karcie. Nie ma powiedzieć. No, tylko nie wszystko jest w dany dzień, nie? No, ale generalnie. Tego nie ma, to była jasna. Tam na talerzach jedzą, ale oczywiście nie będę pokazywać, ale wygląda pysznie. A tutaj w takiej lokalnej restauracji połowy są mniej więcej o połowę. Połowy są o połowę, powiedziałam chyba, nie? Ceny, chciałam powiedzieć, że ceny są o połowę niższe i dania są po 200, nawet 150, tam 250. I tu na przykład kurczak z frytkami, to jest połowa kurczaka, taki mały kurczak, ale jednak to jest duże danie za 225, albo tutaj z warzywami na przykład po 200. I tu ja dzisiaj chyba sobie właśnie postawię sobie na to. I są też takie ich lokalne dania, gdzie z ryżem i różne różności. Tutaj mają bardzo ciekawe napisy. Myślę, że ten nie trzeba tłumaczyć. Tutaj jest napis, że jest kuchnia, ale kuchnia jest źle napisana. Słowo proszę też jest źle napisane, ale nie szkodzi, wiemy, o co chodzi. I tutaj jest napis witamy w tym barze, nazywa się Twins Bar. I nazwa też witamy, też tam brakuje literki E, ale no nie szkodzi. Fajnie jest, obsługa jest miła. Jedzenie jest dobre i kosztuje naprawdę nieduże pieniądze. Tu dziewczyna idzie, ja już się usuwam z drogi. A my sobie tutaj czekamy. Jak widzicie, akurat dzisiaj jesteśmy sami, ale poprzednim razem jak tu byłam, to było pełno ludzi i grała muzyka.
Mam marcheweczkę, kapustę, tu widzę bakłażan jest. Chyba tyle z warzywek. A, jeszcze kasawa. Tutaj widzę, o, kawałeczki kasawy, tak więc powinno być dobrze. No i oczywiście krewetki. No to powiem tak. O, dupy nie urywa. No ale jest, no. Co mam powiedzieć? Jest świeże. Najlepiej prawda. No, no właśnie, to prawdę mówię. Jest świeże. Stosunkowo niedrogo. Musiałam sobie doprawić, bo trochę nie było przyprawione. Co akurat może być na plus, bo wiele rzeczy oni tutaj robią tak ostre, że się nie da zjeść, więc może lepiej samemu sobie doprawić. Pachnie krewetkami. Nie, nawet widać, nie tylko pachnie. No, ale generalnie wolę gotować sama. Nie ma leniuchowania, zawsze jest coś do zrobienia. Słuchajcie, muszę posprzątać w szufladach. I taka zagadka, nie? Tutaj mam szuflady. Jeździliśmy dużo, wszędzie ten pył, ale ten pył jest pomarańczowy, a tutaj mam biały pył, nie? Wszędzie biały po prostu, nie? Popatrzcie, o, wszędzie takie białe, zaraz, o, tu może lepiej widać, nie? I sobie myślę, co to jest jakiś biały pył, skąd się to wzięło? I słuchajcie, przy drugiej szufladzie, zagadka rozwiązana, tutaj ja miałam torebkę mąki ziemniaczanej, która niestety uległa wypadkowi i to wszystko się rozsypało, a że tutaj pod tą ceratą są dziurki, znaczy w ogóle generalnie no tutaj tymi o dziurkami, to wszystko sobie poszło na dół, nie? Tak więc jest wielkie sprzątanie dzisiaj wszystkich szuflad, które mam. No niestety, no, tak wygląda van life. To nie tylko zwiedzanie, plaże, basen i takie sprawy, ale także po prostu codzienne rzeczy, które trzeba wykonać w drodze. A szczególnie w takiej długiej trasie, jak my jesteśmy, to nie można czekać, że jak se wrócę do domu, to se posprzątam, bo po prostu szlak wie, kiedy do domu wrócimy. Dobra, resztę odkurzacza. Niedźwiedź tutaj czyści chłodnicę. Ten prysznic nowy, który mamy, to ma bardzo duże ciśnienie. Tak więc... Nie! Możemy go wykorzystać prawie jak karczer. No nie jest aż taka siła, ale wystarczająca, żeby poczyścić. Myję też panele co kilka dni, bo właśnie w tym kurzu to też trzeba jednak te panele sobie czyścić. Teraz prysznic on odpala od samochodu, tak więc dlatego silnik chodzi, ale możemy też korzystać z tego naszego źródła, które tam mamy z paneli, nie? My też. Pa! Dziękujemy za wszystko.
gdyby nie Beata i Paweł, to w ogóle byśmy tutaj nie trafili. Muszę szybko wracać. Fajnie. Przemek i Madzia też jutro już jadą do Polski. Tak więc. Smutno będzie, tylko ty zostaniesz. No, sezony, nie? Ja ci przyjeżdżam, to będziesz żać. Tak samo jak pod Krynicy Morskiej. Wszystko dobre, szybko się kończy. I niestety przyszedł czas pożegnania. Tak więc. Piękna ekipa. Cudowna po prostu. O, Marek tam akurat zajęty. Chodź Marku, też pomachaj. O. Pomachaj do kamery. No. Super, dziękujemy pięknie. Pozdrowić. Na co to naluź? Na co to się narodzi? O nie! Chyba czas jechać po prostu. Fajnie było, ale się skończyło. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Dzisiaj chcemy wyjechać z Gambii, bo dostaliśmy taką pieczątkę w paszporcie. Pozwolenie na pobyt tutaj tylko 14 dni. Nie, w ogóle to porażka z tymi tutaj granicami, muszę wam powiedzieć. I powinniśmy dostać 30 dni, ale tak się mówi działo i wpisał nam 14 dni. No i jakbyśmy chcieli zostać dłużej, to byśmy musieli zapłacić i wiecie co, my tak już jesteśmy tak zmęczeni tym, że ciągle za coś musimy tutaj płacić, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy płacić, tylko po prostu wyjedziemy, więc wyjeżdżamy dzisiaj, jutro kończy się nam jakby ten dzień, jakby jutro jeszcze byśmy mogli zostać, ale na wszelki wypadek wolimy już wyjechać dzisiaj, bo z nimi to nigdy nic nie wiadomo. I muszę wam powiedzieć, że nawet źle spałam tej nocy, bo po prostu już na samą myśl, że znowu mamy przekraczać granicę i na pewno się zdenerwujemy, no to już po prostu już byłam zdenerwowana. No ale trudno, nie ma innego wyjścia. No, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić, więc jedziemy. O, patrzcie, ryby się suszą. No, szkoda, a może dobrze, że nie można oddać zapachów. Popatrzcie właśnie, jakie jest wejście na targ. Pięknie. No niestety takie realia afrykańskie. Te muchy mają ucztę. Chcesz muszęcy?